10 polskich przekleństw w zagranicznych filmach. Film oparty na materiałach zgromadzonych przez serwis Anteradio. Kilku fragmentów filmów niestety nie mogłem umieścić ze względu na prawa autorskie, ale na szczęście tylko kilku. 10 X-Men: Apokalips. Magneto, jeden z bohaterów filmu wychowywał się w Polsce. Twórcy postanowili to wykorzystać i pozwolić aktorowi zaśpiewać w naszym języku piosenkę, choć teoretycznie w niej nie przeklina, to w rzeczywistości Wie, co on tam śpiewa. Dziewięć, i ześni. 9. Harvey Krumpet, zdobywca Oscara za najlepszy film krótkometrażowy, australijski film przedstawia historię polskiego pechowca. Wspomina się tam o jego matce, która pracowała w kopalni i lubiła kląć. His mother's name was Liliana. A weary Mój najlepszy przyjaciel. Austriacki film, którego akcja toczy się w latach 30. -tych. Młody mężczyzna żydowskiego pochodzenia robi sobie żart z kolegi, który współpracował z Niemcami. Jaki? Jak jest po polsku nie strzelać? Dziękuję, kurwa! Dziękuję, kurwa! Dziękuję, kurwa! Dziękuję, kurwa! Siedem Fucha film z 1982 roku. Film o Polakach, zrobiony przez Polaka, a w rolę główną wciela się Jeremy Irons. I to on ma swój epizod z pięknym polskim słownictwem. Polecam zobaczyć całe dzieło Jerzego Skolimowskiego. 6. Nieletni Świadek. Czy może być coś gorszego niż przeklinający Niemiec? Może przeklinający Niemiec po polsku. Takie rzeczy dzieją się w filmie Nieletni Świadek z 1959 roku. 16. minuta filmu, warto zobaczyć. 5. Pod słońcem Toskanii polski robotnik to prawdziwa skarbnica stereotypów. Psują i przeklinają. Tak są ukazani w tym filmie. A oto dowód. 4. Rodzina Soprano w serialu Liliana Wosilis jest Polką, tak jak jej mąż, a z polskich przekleństw twórcy robią sobie świetne żarty. Kiedy Polak nie radzi sobie w trakcie nauki, lubi sobie poprzeklinać. Francis Scott Key. 3. Jestem aniołem śmierci, trzecia odsłona serii Pusher o gangsterach w Danii. Polski kryminalista, w którego wcielił się Marek Magierski i bardzo dobrze, że wcielił się w postać Polak, ponieważ wiązanki są naprawdę bardzo bogate. Dwa plotkara, małe przekleństwo, ale jednak jest. Sprzątaczka, bardzo prosta kobieta z Polski, grana przez Polkę, Zuzannę Szatkowską. Szczerze mówiąc, zdziwiłem się, że postać ta jest odgrywana przez Polkę, ponieważ jej polszczyzna tak jakby pozostawia dużo do życzenia. Marzenia nie moje, to no proszę was... Halo? Halo? Jasny. Jeden bruz Wszechmogący, Jim Carrey, mój ulubiony przykład, w którym aktor używa znanego polskiego słowa określającego pewną część ciała. Co to mówić? Popatrzcie i posłuchajcie. <laughs> Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę, zajrzyjcie na mój drugi kanał, Światowa Historia, a jeżeli napiszecie w komentarzu super, zostawię Wam serduszko. Cześć!